Drodzy, bardzo serdecznie witam Was ponownie na moim kanale Zbawienie w Chrystusie. Nazywam się Peter Scott. Dzisiaj chciałbym podzielić się kolejnymi refleksjami na temat rozważania fragmentów pism dotyczących prawdy Ewangelii. Prawda Ewangelii ma żywotne znaczenie, dlatego że każdy, kto nie uwierzył w prawdę Ewangelii, jest w niebezpieczeństwie. A ludzie, którzy mieli okazję ją słyszeć, odrzucają ją, walczą przeciwko niej, przeciwko prawdomówności Boga Wszechmogącego i Jego Syna, są ludźmi przeklętymi. I lepiej by było, gdyby ci ludzie nigdy się tak naprawdę nie narodzili. Dlatego należy zwracać baczną uwagę na to, co się czyta w pismach, jak się to rozumie i co się na ten temat głosi. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w rozdziale pierwszym, że nie wstydził się Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Dla każdego, kto w nią uwierzy. I są pewni ludzie, którzy zatrzymują prawdę Ewangelii w niesprawiedliwości. Kiedy apostoł Paweł w tym samym rozdziale omawiał kwestię tego, że Boża moc i bóstwo są widoczne w fizycznym stworzeniu. Dlatego, że to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla wszystkich jawne. Kiedy się analizuje całe dzieło stworzenia, to widzimy tam projekt, nie przypadek, a projekt. Wszystko jest precyzyjnie zaprojektowane i wykonane. Ostatnio, kiedy myślałem nad tym, jak to jest możliwe, że ludzie po prostu w pewnym sensie przełknęli teorię ewolucji. Zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób ludzie, którzy propagują te teorie, starają się używać różnych argumentów, żeby po prostu bez żadnych naukowych dowodów ludzie uwierzyli w to, co oni mówią. Podobnie się dzieje w dziedzinie, że się tak wyrażę, religijnej, prawda? Ludzie, którzy stoją za kazalnicą, za amboną, mówią rzeczy, które nie do końca są sprawdzone, a przedstawiane jako pewnik. I takich ludzi naprawdę trzeba się wystrzegać. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, pisał Tymoteuszowi o tym, żeby trzymać się wzoru słów zdrowej nauki. I teraz, jeżeli ktoś, mam tutaj ze sobą linijkę, jeżeli ktoś chce odmierzyć 5 cm, no to bierze linijkę, przykłada do kartki, bierze ołówek, czy tam jakikolwiek przyrząd do pisania, odmierza 5 cm i następni będą mogli mieć pewność, że to, co jest narysowane na kartce, to jest 5 cm. Ale dlaczego? Dlatego, że ten człowiek trzymał się pewnego wzoru, prawda? W tym przypadku wzoru centymetru, który jest na tej linijce. Wiadomo, że są różne jednostki miary, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby trzymać się po prostu jakiegoś wzoru. I kiedy apostoł Paweł pisał Tymoteuszowi, aby trzymał się wzoru zdrowych słów. Jest to drugi list do Tymoteusza 1,13. To przecież nie mówił Tymoteuszowi, żeby cokolwiek tam, wiesz, powiesz, to jest dobrze. Jeżeli od wiary w prawdę Ewangelii zależy czyjeś życie wieczne albo wieczna śmierć, bo
Na przykład ten człowiek w nią nie uwierzy. A więc decyzja o wierze czy nie wierze danego człowieka będzie rzutować na jego wieczność w ten czy inny sposób, pozytywny czy w negatywny. Jeżeli prawda Ewangelii ma w sobie taką moc, dlatego że Bóg nadał jej taką moc. Bóg prawdzie Ewangelii nadał taką moc, dlatego że On jest bardzo, że tak powiem, wyczulony na to, że ktoś po prostu mu nie uwierzy. Albo uwierzy. Bóg uzależnił zbawienie nie od zabiegania o to zbawienie poprzez własne uczynki, starania i tak dalej, tylko poprzez wiarę. My mamy cały czas wierzyć w prawdę tego, o czym Bóg nam mówi. I jak sprawdzić ten wzór? Przez analizowanie pism. Tylko i wyłącznie. Cokolwiek, ktokolwiek ci mówi, sprawdzaj to w pismach i sprawdzaj to kontekstowo. Dlatego, że tak jak już często wspominałem w swoich materiałach, ludzie mogą utworzyć jakąś naukę, doktrynę z każdego wyrwanego wersetu, dosłownie. Na takiej podstawie właśnie powstają nowe jakieś odłamy, denominacje, kulty. Przecież na naszych oczach takie rzeczy już mają miejsce, prawda? Ludzie, którzy twierdzą, że należą do tak zwanego chrześcijaństwa, a oni nie są zainteresowani tym, żeby wierzyć prawdzie Ewangelii, tylko po to, żeby głosić swoje herezje. Wiodą innych na śmierć. I kiedy skupimy się na dalszych słowach apostoła Pawła z tego listu do Rzymian, pierwszego rozdziału, to zauważymy, że ci ludzie zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. I ci ludzie, którzy zatrzymują tę prawdę, należą do tych, jak czytamy w 30 wersecie, którzy nienawidzą Boga. Każdy, kto mówi przeciwko prawdzie objawionej przez Boga, jakakolwiek byłaby to prawda. Ja nie mówię o prawdzie fikcyjnej, prawda? W cudzysłowie o prawdzie. O tym, że ktoś sobie coś tam wymyślił i nazywa to prawdą i w to trzeba wierzyć. Ja mówię o wzoru, o wzorze słów dotyczących prawdy Ewangelii i wszystkiego, co było na ten temat powiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego apostołów, którzy pod wpływem Ducha Świętego pisali to i tamto. I nie wymyślali nic po swojemu. Kiedy weźmiemy pod uwagę chociażby taką wypowiedź z pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział, który napisał od 13 wersetu w ten sposób, dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę. Jako Słowo Boże, które teraz też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami Kościołów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo wy to samo wycierpieliście od swoich rodaków, co i oni od Żydów. Apostoł Paweł, napisał tutaj do konkretnych adresatów o konkretnej sytuacji mającej miejsce w tamtym czasie. Dalej pisze, którzy zabili i Pana Jezusa i swoich własnych proroków i nas prześladowali, a nie podobają się Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam zwiastować poganom
Podaję tutaj powód, żeby ci nie byli zbawieni. Aby zawsze dopełniali miarę swoich grzechów, nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew. Apostoł Paweł tutaj pisze wyraźnie, w tych słowach, że on żył już w czasie, kiedy na tych ludziach, na tych ludzi nadszedł ostateczny gniew. Czy nie przypomina to nam 12 rozdziału Księgi Daniela? O tym, że w dniach ostatecznych nastanie wielki ucisk, że moc świętego ludu zostanie zdruzgotana. Prorokowi Danielowi nie nakazano napisać tych słów o Kościele, o ludziach wierzących w Chrystusa. Dlatego, że nic i nigdy nie jest w stanie zdruzgotać Kościoła. Ale Izraela Starego Przymierza czekał ten los. I kiedy Danielowi kazano napisać te słowa, to one dotyczyły kogo? Kościoła? Nie. Izraela Starego Przymierza. I Pan Jezus Chrystus pojawił się na przełomie dwóch wieków. Na końcu wieku Starego Przymierza i po Jego zmartwychwstaniu, zasiądzięciu po prawicy Bożej i panowaniu wśród swoich nieprzyjaciół, po 40 latach wprowadził On do nowego Jeruzalem, powiązanego z nowym przymierzem wszystkich tych, którzy w Niego wierzyli. Kiedy słyszy się w internecie tych, którzy tak bardzo krytykują innych, że używają internetu jako narzędzia do rozgłaszania Ewangelii, a sami używają internetu, żeby rozgłaszać swoje jakieś tam tezy, teorie i tak dalej, to widzimy, jak bardzo wielka rzesza ludzi nie jest zainteresowana tym, żeby trzymać się wzoru słów, żeby sprawdzać, czy ten człowiek rzeczywiście narysował na tej swojej symbolicznej kartce 5 cm, czy może jest to tylko 3 albo 7. Nikt nie weźmie do ręki linijki. Oczywiście posługuje się tutaj metaforami. Nie przyłoży do tej narysowanej przez tego mówcy linii i nie sprawdzi. Nie tak dawno miałem okazję dać komentarz pod materiałem osoby. Była to kobieta, która mówi, że już niedługo wszystko się skończy. Że zostanie zabrana do nieba. A na świat przyjdzie wielki ucisk. Napisałem jej tylko to, bo naprawdę moim celem nie jest na siłę nikogo przekonywać i wykłócać się, jaka jest w tej kwestii prawda. Że jeżeli jest zainteresowana prawdą na ten temat, to na swoim kanale na YouTube nagrałem i wrzuciłem tam ogromną ilość materiałów na ten temat, na temat czasów końca, czym one były i w jakim okresie my dzisiaj żyjemy. Odpisała mi tylko tyle, że jej sam Duch Święty mówi, jaka jest w tej kwestii prawda. No ja już nie mam o czym rozmawiać z taką osobą. Za jakiś czas znalazłem jej komentarze pod nagraniami pewnej denominacji, która głosi właśnie te rzeczy. No więc kogo ta pani tak naprawdę słucha? Ducha Świętego czy tych ludzi, o których wprost mówi, że uwielbia ich słuchać? Ostatnio znalazłem jej komentarz, w którym powiedziała, że ona wręcz uwielbia słuchać tego człowieka. A być może ten człowiek jest dla niej Duchem Świętym. I to jest naprawdę
coś, co ma miejsce na porządku dziennym. I ci ludzie, którzy czynią z Boga kłamcę, myślą, że nie ma za to żadnych konsekwencji. Za to są konsekwencje. I dla wielu z nich będzie to po prostu zaskoczeniem jak grom z jasnego nieba. Bo tym, którzy zatrzymują prawdę Ewangelii, fałszują tę prawdę Ewangelii, głoszą fałszywą Ewangelię innym, ci ludzie naprawdę są na straconej pozycji. Dlatego trzymajcie się wzoru zdrowych słów i zadajcie tym swoim duszpasterzom pytania, dlaczego nie wierzą w całą prawdę Ewangelii. Cała prawda Ewangelii polegała na tym, że Pan Jezus Chrystus pojawił się w dniach ostatecznych, które miały trwać przez okres 40 lat. I po tym czasie miało wejść w życie nowe przymierze. Stare przymierze miało zostać wypełnione i usunięte. I jeżeli ci ludzie głoszą, że żyją pod nowym przymierzem, to dlaczego dalej czekają na jakiegoś fałszywego Mesjasza i nawet sami go głoszą? Czym zaprzeczają wszystkiemu, co mówią na temat Ewangelii? Każdy, kto nie jest z Chrystusem, jest przeciwko niemu. I kto z nim nie zbiera, rozprasza. I nie ma nic pośrodku. Jesteś albo za, albo przeciw. To Kościół rzymskokatolicki sobie wymyślił jakieś czyśćce, coś pośrodku. Ktoś głosi albo całą prawdę Ewangelii, albo sfałszowaną Ewangelię. I za to drugie. Może się okazać, że jeżeli ci ludzie przekroczyli już tę linię, której nie powinno się przekraczać, to są już na straconej pozycji, czego naprawdę nikomu nie życzę. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Zostańcie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jemu niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. W Jego Kościele. Amen. Do zobaczenia.